tvpodkarpacie.pl. Jarosław Gowin w ramach akcji Godzina dla Polski organizuje kolejne regionalne konwencje. W niedzielę jedna z nich odbyła się w Rzeszowie. Były minister sprawiedliwości mówił o katastrofach gospodarczej i demograficznej, jakie dokonują się na naszych oczach. Gowin przedstawił propozycje zmian, uwzględniając w nich ważną rolę polskich przedsiębiorców oraz rodziny. Siłą polskiej gospodarki jest siła polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych wszystkich małych, średnich firm, które wytwarzają ogromną większość dochodu narodowego, które tworzą zdecydowaną większość miejsc pracy, które płacą największe podatki. Chcę powiedzieć, że przedsiębiorcy są solą polskiej ziemi, a politycy mają działać na rzecz wspierania małych, średnich polskich przedsiębiorstw. Urlopy macierzyńskie czy rodzicielskie powinny przysługiwać wszystkim. Trzeba też wprowadzić wyraźną progresję, jeżeli chodzi o ulgi podatkowe, tak żeby wspierać w sposób realny, odczuwalny większą dzietność. Trzeba wreszcie tymi ulgami podatkowymi objąć także rodziny rolników. Cóż to jest? Rolnicy są gorsi od tych, którzy mieszkają w miastach. Tutaj na ziemi podkarpackiej wiemy, jak poważny to jest problem. Druga podstawowa zasada to jest zasada wolności wyboru. Wolności wyboru przez rodziców, gdzie wychowują swoje dzieci. Czy ich dzieci wychowują się w żłobkach, w przedszkolach, czy są wychowywane przez jednego z rodziców, czy być może przez babcię. Dzisiaj jest tak, że państwo dotuje tylko tych rodziców, którzy mają to szczęście, że udało im się dostać miejsce w przedszkolach. Tych miejsc w przedszkolach jest ciągle za mało. Proponuję, aby wprowadzić bon wychowawczy, ekwiwalent kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. I ten ekwiwalent powinna otrzymywać matka, która zostaje w domu, żeby wychowywać dziecko. Albo babcia, jeżeli to ona zajmuje się wnukiem. Tak samo powinniśmy wprowadzić bon edukacyjny, żeby rodzice sami decydowali, do której szkoły chcą posłać swoje dzieci. Wielu z was zada sobie pytanie, no dobrze, ale ile to wszystko musi kosztować, te nowe propozycje? Chcę powiedzieć, że to nie musi kosztować nic więcej niż to, co wydajemy na rodzinę obecnie. Tyle tylko, że dzisiejsze mechanizmy wspierania rodzin są nieefektywne i szalenie kosztowne. Duża część tych środków jest po prostu przejadana przez biurokrację. Moja propozycja polega na tym, żeby zlikwidować wszystkie dotychczasowe mechanizmy i zastąpić je tymi trzema prostymi zasadami. W spotkaniu wzięło udział wielu znanych przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W imieniu samorządowców głos zabrał burmistrz Błażowej Zygmunt Kustra. Te wartości, które tutaj były prezentowane, to jest suma działań samorządu. Samorząd spina jak gdyby te wszystkie działania i warto pracować w takim samorządzie, który szanuje te wartości. Apeluję, żebyśmy wszyscy jednak wsparli i spróbowali jeszcze raz. Te inicjatywy nawet samorządów biednych, oddalonych może od centrum, może troszeczkę nie takich jak pan prezydent jeden czy drugi dysponującymi potężnymi budżetami, możemy coś zrobić. Oczywiście, my jeżeli będziemy działać lokalnie, to jesteśmy w stanie, wierzę w to mocno, tą rzeczywistość zmienić. O potrzebie współpracy mówił z kolei senator Kazimierz Jaworski. Budzący się bardzo, bardzo autentyczni politycy. To nie jest udawanie. My się naprawdę nienawidzimy. Źle odbiera się, jak siądzie gdzieś przy kawie z jednego klubu i innego, prawda, dwóch polityków, bo co lider powie? Musimy to zmienić. Życzę tego sobie, wam, panu, panie ministrze. Na zakończenie konwencji zaprezentowano projekt Godzina dla Polski, a także przedstawiono regionalnych koordynatorów w naszym województwie. I tak Adam Drozd działa w powiecie sanockim, Dorota Łukaszek w powiecie bieszczadzkim, Janusz Łukasiewicz jest koordynatorem w Przemyślu, a Mariusz Forystyk w powiecie jasielskim. Warto dodać, że 12 listopada w Rzeszowie zaplanowano kolejne spotkanie w ramach projektu Godzina dla Polski, na które zaprasza koordynator na Podkarpaciu Stanisław Kruczek.
Godzina dla Polski to ogólnopolska akcja społeczna, która ma zachęcić do angażowania się na rzecz dobra Polski. Inicjatorzy pokazują, że nawet jedna godzina w tygodniu poświęcona dla pracy na rzecz swojej dzielnicy, szkoły w regionie, osiedla czy miasta może przynieść realną zmianę. TV Podkarpacie.pl